dobry Państwu. Witam serdecznie, dziękuję za odpowiedź na zaproszenie na dzisiejszy briefing prasowy. Mamy dla Państwa do przekazania bardzo ważne informacje przez Państwa dla mieszkańców naszego miasta, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy zawiadomienie do komisarza wyborczego o powołaniu Komitetu Wyborczego Wyborców prezydenta Michała Litwiniuka. Dzisiaj się to odbyło. Czekamy teraz na postanowienie komisarza, który w ciągu 3 dni wyda takie postanowienie i wtedy oficjalnie będziemy mogli całą procedurę już rozpocząć. Z kolejnych terminów to będzie do 4 marca mamy możliwość zgłoszenia kandydatów na radnych, a do 14 marca oficjalnie zgłaszamy prezydenta Michała Litwiniuka. Oddaję głos teraz pana prezydenta. Bardzo dziękuję naszemu pełnomocnikowi, panu Robertowi Woźniakowi. Szanowni Państwo, drogie Bialczanki, drodzy Bialczanie, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, że ponad 5 lat temu miałem dzięki waszej rekomendacji, dzięki obdarzeniu mnie i moich współpracowników zaufaniem, zaszczyt objąć tę wyjątkową funkcję prezydenta naszego miasta Białej Podlaskiej. I mam ogromną satysfakcję i poczucie głębokiej wdzięczności, że dzięki naszej bardzo dobrej współpracy mieszkańców miasta, moich współpracowników, radnych Rady Miasta, naszych społecznych partnerów, przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących najbardziej zróżnicowane aktywności mieszkańców Białej Podlaskiej, od tych ponad 5 lat wspólnie Białą Podlaską rozwijamy. Rozwijamy ją we wszystkich obszarach, które możemy podsumować tymi dwoma ideami. Dbamy o bezpieczeństwo naszego miasta i jego mieszkańców i dbamy o sukcesywne podnoszenie komfortu życia w naszej Białej Podlaskiej. To wszystko jest efektem Państwa inspiracji i naszej bardzo dobrej współpracy. Przeszliśmy przez bardzo trudne okresy, bezprecedensowe w historii 30-letniej już ponad polskiego samorządu. To okres pandemii, to okres wojny w Ukrainie. Zdaliśmy wzorowo wszystkie te egzaminy, a tych ponad 5 ostatnich lat to etap historycznego, wcześniej niespotykanego, dynamicznego rozwoju naszej Białej Podlaskiej. To prawda, że wciąż jeszcze mamy przed sobą wiele do zrobienia. To fakt, że jesteśmy społecznością naszego miasta ambitną i pracowitą i jeszcze wiele wspólnie chcemy zrobić. Przez ostatnich 5 lat udowodniliśmy, jaką wartość ma nasza współpraca. Dlatego zbudowany Państwa wsparciem, Państwa dobrymi słowami, Państwa sugestiami, by kontynuować wspólnie tę dobrą drogę, postanowiłem ponownie zwrócić się do mieszkańców Białej Podlaskiej o poparcie w nadchodzących wyborach, ubiegając się o reelekcję na tym zaszczytnym stanowisku prezydenta naszego miasta. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu naszego Komitetu Wyborczego, moim wszystkim współpracownikom za gotowość do podjęcia tego wyzwania, bardzo intensywnej pracy w kampanii wyborczej, ale chcę podkreślić, tę kampanię wyborczą jako prezydent miasta z naszym szerokim środowiskiem i moimi samorządowymi współpracownikami oraz we współpracy z wami, mieszkańcami Białej Podlaskiej, prowadzimy już od ponad 5 lat. Ten najbliższy okres do dnia wyborów będzie też czasem podsumowań naszych spotkań, rozmów, przypominania, jak dynamicznie do tej pory potrafiliśmy rozwijać Białą Podlaską i w jaki sposób chcemy to dobre dzieło kontynuować. Bardzo Państwu za to dzisiaj dziękuję. Szanowni Państwo, to jest krótki briefing
mówiące tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu komitetu. Jeśli są jakieś pytania, to teraz właśnie poprosimy. Chciałam się zapytać, panie prezydencie, jakie ma pan plany, jeżeli zostanie pan prezydentem ponownie? Jakie najważniejsze pana zadania, które chcą pan... Proszę pozwolić, i ta formuła została już zastrzeżona na wstępie, że przez najbliższe 3 dni, zgodnie z przepisami prawa, ograniczymy się tylko do poinformowania państwa o samym fakcie zgłoszenia powołania przez nas tego komitetu, bo zgodnie z przepisami prawa czekamy przez okres 3 dni na postanowienie komisarza wyborczego o zarejestrowaniu komitetu. Dopiero w tym momencie formalnie, zgodnie z polskimi przepisami, możemy rozpocząć kampanię. To będzie dosyć długi okres czasu. Jak podkreśliłem, podczas wielu spotkań będziemy mieli okazję o tym wszystkim porozmawiać. Jeżeli jeszcze można zapytać, bo to jest państwa komitet zarejestrowany, ale państwa, czy jest poparciem Platformy Obywatelskiej? Tak należy to rozumieć? Tak, podobnie jak w wyborach przed ponad 5 laty, prezentujemy szerokie porozumienie wielu różnych środowisk politycznych i niepolitycznych, społecznych naszego miasta. Wszystkie zaprezentują się państwu po formalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej. Na pewno jednym z istotnych jej wydarzeń po naszej stronie będzie konwencja wyborcza. Z przyjemnością chcę to podkreślić, że tak jak już ponad 5 lat temu, wciąż łączy nas Biała Podlaska. Ja pytanie, czy spodziewa się pan kandydatów na fotel prezydenta miasta Białej Podlaskiej i czy zna pan już nazwiska tych osób, które będą stawały w walce o fotel prezydenta z panem? Osobiście żaden z potencjalnych kontrkandydatów, ewentualnych kontrkandydatek, nie przekazał mi takiej informacji, ale wszyscy wiemy o informacjach przekazywanych także za pośrednictwem mediów, że już 2 kandydatów zapowiedziało swój start. Mamy demokrację, to jest jak najbardziej naturalny proces, że w kampanii wyborczej będziemy rywalizowali, ubiegając się o głosy mieszkańców Białej Podlaskiej. Czy listy z Rady Miasta kandydatów są takie gotowe? Do 4 marca będziemy zgłaszać kandydatów na listy. Tak jak pan prezydent powiedział i tak jak ja zaznaczyłem, na razie czekamy na postanowienie komisarza wyborczego i później kolejnym krokiem będzie zgłaszanie list do Rady Miasta. Do 4, a do 14 prezydenta miasta. Ale czy są gotowe? Czy są już po prostu pewne, czy jeszcze są? Rozmowy trwają jak najbardziej. W zasadzie nie zaskoczymy państwa. Tak, co do zasady mamy prawie pełen kształt, list. Wszyscy kandydaci zaprezentują się państwu podczas naszej wspólnej konwencji. Panie prezydencie, a czy słysząc o zarejestrowaniu komitetu, może pana prezentować jako przedstawiciela tutaj Koalicji Obywatelskiej albo Platformy Obywatelskiej na tym terenie jako osobę startującą? Tak, proszę państwa, to zrozumiałe, że nie zmieniam swoich poglądów. W polityce ogólnopolskiej opowiadam się za konkretną wizją i miejscem Polski w Europie i na świecie. Te poglądy moje przecież są państwu świetnie znane, ale dziś prezentuję się jako prezydent miasta, który ponownie ubiega się o głosy mieszkańców, startując z powołanego w tym celu komitetu, w którym swoje miejsce, tak jak miało to miejsce już przed ponad 5 laty, znajdują różne środowiska polityczne i niepolityczne, reprezentujące bardzo szerokie grupy mieszkańców naszego miasta. Jak nie ma więcej pytań, to dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy.